Witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 16 grudnia. W obieg wszedł kolejny quest związany z eventem świątecznym. Żeby Wam go pokazać, to już Wam go pokazuję. Tutaj wszedł news, sprawca wykryty. I jest to dzisiaj kolejny quest świąteczny. Tak, więc my będziemy ten questik wykonywać. Najpierw Wam pokażę, gdzie go zacząć. Ale po ostatnim questie chyba pamiętacie, musimy wejść na tą drezynę. I wysiadamy na pierwszym przystanku, gdzie jest. No to teraz wystarczyło, wybieramy opcję pierwszą. Mac. No jasne, że Mac. Oczywiście, że wiem. I musimy znaleźć maga Magusa, który znajduje się w Karkahan. Który nam powie o tej całej śnieżnej iluzji, więc siadamy. I musimy wyjść z mapki eventowej. I udać się dzięki kapitanie bombce. Nie. Dzięki kolejarzowi wydostać się. I lecimy do Karkahan. Kurde, pisze mi teraz kolega tutaj, jak ja zajęty jestem. No, questa nagrywam, kurde, dobre rzeczy robię, daj mi spokój na razie. Masz soczku naleję. Dobra, teraz jesteśmy już w Karkahan. A Mac Magnus znajduje się tuż przy teleporcie. Przypuszczamy, że to w Magusie. Dalej. On nam tutaj opowiada o Grinch. Ludzie, którzy mogą ci pomóc. Iluzja to show, co robi się na przedstawieniach w okolicach Nidhal. Dobra. No to lecimy do Nidhal. Ale nie dokładnie do Nidhal, tylko musimy przejść do Podgrodzia, gdzie będzie jakiś żongler, który ma duże doświadczenie zapewne w show, dlatego akurat do niego będziemy musieli iść. I gdzie tutaj może być żongler? Tutaj jest Certek? Może to Certek? Nie, to raczej nie Certek. A tutaj jest kolejny, jest Pastil. O, czy mógłbyś powiedzieć coś na temat iluzji? Iluzję magiczną. I tutaj jest wszystko o świętach. Właśnie. Czy mógłbyś jakoś odejść? Oczywiście. Specjalne okulary. Dobra, ja tutaj wyczytywałem tylko ważne słowa. Złap klakiera i zabierz mu okulary. Idziemy na kordy 37-51. Czyli tutaj schodzimy parę klatek. I teraz musimy go złapać po lewej stronie. Jakie okulary? I rzucam się w lewą stronę. I otrzymujemy nasze Google, które oddajemy Pastilowi, czy nie? Nie oddajemy? Świetnie. Coś za reklama nam wyskoczyła. Świetnie, masz okulary. Powiadom o tym Mortka. Więc wracamy na mapkę eventową do naszego Mortka. I jesteśmy z powrotem już z krzata Mortka. Mortku, już wiem, jak ominąć iluzję. Naprawdę. To świetnie. Zakładamy okulary. Problem. Tak dalej, tak dalej. I teraz. Aby uniknąć rozpoznania, przebierz się za potwora. Porozmawiaj ze krzatem Mortkiem. No to dobra. Porozmawiam jeszcze raz. I dostajemy przebranie fioletowe w czerwone gadki. I teraz bardzo ważne, nie odjeżdżamy tak, jakbyśmy normalnie odjeżdżali, tylko wybieramy opcję w wypadkach i udajemy się na pieszo. Dzięki temu nie tracimy stroju. Przechodzimy na mapkę na lewo obok i tutaj pokażę na minimapce, udajemy się do złośliwego zimowego lasu. Jesteśmy teraz w tym złośliwym zimowym lesie i musimy znaleźć do krainy, do której zejście jest tutaj. Albo nie.
A jeszcze muszę założyć chyba okulary. Tak właśnie. Prawdopodobnie teraz będę mógł zejść. Tak jest. Czyli trzeba założyć okulary i znajdujemy się, no tak jak zwykła mapka, Kraina Wiecznego Lodu. I gdzie by mamy się teraz udać? Gdzieś czytałem, że pod jakiś wodospad. Tak, tutaj, tak właśnie tutaj. Tutaj jest wodospad, który teoretycznie wydaje nam się, że nic tutaj nie ma. A kiedy klikniemy F5, to zrodzi nam się mapka, gdzie będzie, o, widzicie, jest wodospad. Tak jak wcześniej jeździłem, to nie było, teraz jeszcze jest. I przechodzimy pod wodospadem. I za nienawistnik świąteczny nas złapał. Gul, gul. Odpowiedzieliśmy gul i możemy iść dalej. Przechodzimy do sali tronowa, do sali tronowej Grincha. I teraz znajdź szefa i porozmawiaj z nim. Tutaj są różne pokoiki, w których nic niestety nie ma. I zagadał nas gue gue. I rozmawiamy z Grinchem. Wybieramy, co tu się dzieje. Tutaj czytamy. Chce nas wziąć ze swojej ekipy. My cały czas słuchamy i tutaj jest w końcu ten moment właśnie wyboru. Czy wchodzę do ekipy? Mówimy, że nie. On nas jednak bierze. I musimy poczekać, aż wymyśli dla nas zadanie. Musimy odczekać jakieś 3 minutki. Zobaczymy, czy po trzech coś się uda. Po odczekaniu tych paru minutek pytamy się, czy masz już dla nas jakieś zadanie. Dalej. Sąc tyniach biedne, ale sam kotki zabijamy. Muahaha, muahaha, do rzeczy. Będzie solniczka. Musisz podmienić sól z cukrem w kuchni pani Mikołajowej. Okej. Okay. W nocy, kiedy Mikołaja będzie smacznie spała. Kładzie się spać o 16 i staje o północy. Okej. Okay. Musimy jakoś się stąd wydostać. Nie wiem, czy wyjdziemy tak, jak weszliśmy, czy jednak nie. Chodzi o to, że tak jak usłyszeliście, jak widzieliście, jak wam mówiłem. I źle zrobiłem tutaj kul. Dobra. Wejść możemy od godziny 16. O, jest przejście. I wychodzimy. Przejść możemy od godziny 16 do 24. No ale co nie zmienia faktu, że zaraz możemy się udać już do tej zimnej krainy, do domu pani Mikołajowej, czy tam pana Mikołaja. No ten dom znajduje się w zimnej krainie, więc wracamy do zimnej krainy. To wiecie, gdzie to jest, tam gdzie jest kolejka i tam się spotkamy. Oczywiście dalej wracamy tak, jak szliśmy na początku, żeby nie było. Ja teraz tutaj możemy podążyć ścieżką i będziemy w tej mapce. I tutaj, jak przy wyjściu z wodospadu, udajemy się tutaj i tutaj jest przejście. I wspinamy się i jesteśmy w już złośliwym zimowym lesie i przechodzimy ze skrzypiących śniegów do zimnej krainy. Witam Was w drugiej części naszego dzisiejszego questa, części, która jest dostępna dopiero od godziny 16 do godziny 24, kiedy pani Mikołajowa śpi. Także trzeba pamiętać, że tą część możemy zrobić tylko od godziny 16 do 24. W tej części musimy na początku udać się do domu Mikołaja. Żeby to zrobić, tak jak zauważyliście, z naszej wyjściowej mapki, do której dostaniemy się po teleporcie z Werbin, musimy wsiąść na wagonik i wagonikiem udać się na samą górę, tą najdłuższą drogą, że tak powiem. Zaraz już będziemy na samym końcu, teraz tak wam pokażę. Po prostu jedziemy kolejką na samą górę, gdzie będzie stał znak, drogowskaz, coś w ten deseń, przy którym będziemy mogli wysiąść. O, i tutaj jest ten znak. Zajeżdżamy go od tej strony. Tak jak ja to teraz zrobiłem i wysiadamy. I lecimy do mapki Zimowa Kraina. Przechodzimy. Jest noc. Udajemy się na kordy
20-13, jeżeli się nie mylę, gdzie będzie jakiś bałwanek. No to najpierw trzeba udać się na samą górę. Prawdopodobnie tam będzie właśnie ten dom Mikołaja. I gdzieś koło niego ma być jakiś bałwanek, jest bałwanek. I co teraz? Ukazuje nam się nasza ulubiona zagadka. No, tym razem trochę w dłuższym wydaniu, ale okej. Mamy 15 prób, musimy różnie tutaj sobie rozdysponować. Każdy ma swoje sposoby, ja teraz na swój sposób to uczynię. No i kiedy uda Wam się już rozwikłać zagadkę, którą nie nagrywam, ponieważ każdy musi sam trochę się pomęczyć. Jesteśmy w domu Mikołaja i musimy udać się. Ciekawe, gdzie musimy się udać? Dziś do kuchni. O, gdzie jest półka z przyprawami? Szukam, szukam, szukam. O, znalazłeś cukier. Przesypujesz zawartość w swojej torbie, wsypujesz tam sól. Możesz teraz bezczelnie wyjść z domu drzwiami. No to dobra, to wychodzimy. Jesteśmy w zimowej krainie. I teraz musimy wrócić do Grincha. Czyli kolejką wracamy na sam dół. Przez te wszystkie mapki przechodzimy aż do wodospadu i przez wodospad do Grincha. Znajdujemy się już na naszej mapce eventowej. Tutaj powinien być wodospad. Jak go znowu nie ma, znowu musimy dać F5, tak do przypomnienia. I ten wodospad nam się pojawi. Schodzimy, no, tutaj nas ktoś zagadał, ale to nieważne, bo no, widzę, że jakieś problemy są. No, zagadałeś mnie, ja chcę przejść dalej. Okej. I zagadujemy do Grincha. Jeszcze tutaj jeden musi nas jak zawsze zagadać. I podmieniłem cukier solą. Dalej. Mistrzu, mistrzu, tragedia. Kominiarza, który... Ten, zwolnili go. Dobra. I otrzymaliśmy wiaderko z oliwą. I musimy udać się do Ithan i brać oliwę do kominów przy lewym murze miasta. No to najpierw musimy wylecieć do Ithan. No chyba wiecie, jak się dostać do Ithan. Trzeba wyjść z mapki eventowej i spotkamy się w Ithan. Będąc w Ithan, musimy podejść do donicy. Gdzie ta donica jest? Tutaj. I wspinamy się na mur. Patrzymy, co mamy teraz zrobić. Dobra, dalej mamy to samo. No to udajemy się do pierwszego komina na kordach 5. 5. Tylko jak tutaj dojść? A, tutaj możemy przejść. O. Po dachu do pierwszego komina i gdzie wlewamy oliwę. Drugi komin jest na kordach 4-18, więc schodzimy w dół. Znowu wchodzimy na dach i wlewamy oliwę do komina. Idziemy dalej. Na kordy 12-31. 30. Ciekawe, gdzie mamy teraz. Jakoś tak nie widzę tutaj nic ciekawego. A jest komin, nie widać go, ale jest. Teraz 12:38. 38 to w dół. I 12 jest kominek. Wlewamy oliwę. I znowu w dół na kordy 12:46. Też nie widać tego komina, albo ja go tylko nie widzę. Damy F5 za upewnienie się. Nie ma żadnego komina. I został nam ostatni komin na 12:54. Tutaj. I wlewamy, dobra. No i mamy już puste wiaderko po oliwie. I musimy udać się do Grincha i powiadomić go o sukcesie drugiego zadania. Jeszcze tylko pokażę Wam, tutaj była donica, o której wchodziliśmy, a tutaj jest lina, po której schodzimy z muru. Tak jakby ktoś nie wiedział.
Jesteśmy z powrotem w siedzibie Grincha. Jeszcze nas muszą jak zawsze zagadać. I mówimy, że wdaliśmy oliwę do wszystkich kominów. I tutaj dowiemy się o kolejnym zadaniu. Tym razem musimy udać się do sierocińca i ukraść najładniejszy prezent spod choinki. Jak wam pokazywałem na początku filmiku, tak samo teraz musimy udać się do zimnej krainy, czyli kolejką musimy podążyć aż na samą górę mapki, przejść do zimnej krainy nocy i tam się spotkać. I będąc w zimnej krainie, udajmy się na kordy 18, 83, gdzie jest sierociniec. Stąd muszę ukraść prezenty, wchodzę. Jesteśmy w sierocińcu. No i teraz musimy udać się do choinki. O. No teraz jak mam się tam przedostać? Jakieś dzieci mnie atakują. Musimy chyba jakoś sami spróbować tutaj przejść. Śpiące dziecko. No i musimy spróbować jeszcze raz, ale teraz już drogę znam jako tako. To spróbujmy tędy. Tu. I... No nie, jeszcze się nie udało, dobra. To jeszcze raz spróbujemy. Wchodzimy na sam dół. I teraz jeszcze tutaj spróbujmy tą drogą, jak najbliżej. O, jest, udało się. I teraz prezent. Tutaj są jakieś prezenty. Zabieram pierwszy, drapuję się i zbieram ten prezent, który przykuł moją uwagę. Trach. Spadasz. No to musimy jeszcze raz tam wrócić. Znowu musicie pójść tak jak ja to robię, takim jakby labiryntem. Tutaj tak jak ja idę, no to te dzieci nie będą się czepiać i nas nie wygonią na początek. Tutaj na dół i do prezentów. Drapuję się na górę. Udało się. I mamy najładniejszy prezent. Zostaliśmy znowu wróceni z domku, ale mamy prezent i musimy wrócić do Grincha. Czyli znowu tam do wodospadu i do jego sali tronowej. No i znowu jesteśmy w sali tronowej. Znowu nas zagadują i rozmawiamy w szefie. Błahaha, muahaha. Cieszy mnie to. I teraz dowiemy się, że... O, przyjdź jutro tutaj o tej samej godzinie. Poczekaj nam na radę, wróć do Grincha następnego dnia. Czyli musimy znowu odczekać 24 godziny. Jest to drugi raz w tych questach z mikołajkowych i tak dalej. Ja mam godzinę 17.08 i dopiero jutro właśnie od godziny 17.08-10 prawdopodobnie będę mógł dopiero z nim porozmawiać i dalej kończyć questa. No i zaczynamy trzecią część naszego questa, gdzie musieliśmy przeczekać całe 24 godziny. I teraz po 24 godzinach wyskakuje nam właśnie taki dialog i zaraz zostaniemy przeteleportowani na narady z całą służbą Grincha, ale musimy udać się do niego i z nim porozmawiać. Tutaj rozmawiamy, witam, witam oko, takie tam wszyscy się witają. Musimy wszystkiego słuchać, ale to. Gdzie nie świątnie będzie, bo nie będzie prezentów. Dalej, dalej, my wszystko słuchamy, przymilamy się. Się nie odmawia, guru, szefie. No i zostajemy wyrzuceni do pokoju i musimy uciec przez okno. Jest to ten pokój złego pomocnika, bo nie chcieliśmy mu pomóc. Tylko gdzie tutaj znajduje się okno? Okno znajduje się na kordach 6, 21. To już przed chwilą odkryłem.
Tutaj. Ale dla jasności, w tym pokoiku złego pomocnika byliśmy po to, żeby się przygotować na akcję. I teraz uciekamy, żeby udać się do Mordka i zdać mu całą relację z tego, co się tutaj działo. Jesteśmy w naszej mapce. Już chyba wiecie, jaka to mapka. Tutaj jest ten wodospad. Tutaj zaraz wyjdziemy i polecimy szybko do Mordka, który zmienił swoje miejsce bycia. Teraz jest, nie trzeba do niego jechać już kolejką, ponieważ jest dużo bliżej. Dobra, lecimy do niego. I znajdujemy się w głównej mapce Choinkowy Las. Tutaj jest ten kolejarz, a Mortek wraz ze drugim skrzatem Aspirynkiem znajdują się właśnie tutaj. No i tyle. I zagadujemy do skrzata Mortka. Mówimy mu, że znamy tajny plan. Opowiadamy i otrzymaliśmy 7,6 punktów doświadczenia i dwa nowe przedmioty. Pierwszym przedmiotem jest potworny sługa. Pokażę wam, jak to wygląda. Jest to mały przychlaścik. Jest to gaunt w takich kolorach innych troszkę chyba, bo nie pamiętam, jak tam zwykle gaunty wyglądały. A drugą rzeczą jest świąteczne wyzwanie, no, które zapowiada, że będzie się działo. Patrząc na to, że maksimum 50 sztuk, czyli możliwe, że coś będzie ciekawego do roboty. Może będą jakieś zadania, wyzwania, nie wiem. Oczekujemy tego. No ale to póki co na razie tyle. Czekamy do kolejnych questów. Pozdrawiam, Fighter.